Zmarła Ewa Podleś. Światowa scena operowa pożegnała jedną z najwybitniejszych postaci, Ewę Podleś. Znana ze swojego unikatowego głosu kontraltowego. Śpiewaczka zmarła 19 stycznia 2024 roku po długiej chorobie. Niedawno zmarł również mąż artystki, znakomity pianista Jerzy Marchwiński. Ewa Podleś słynęła z niezrównanych interpretacji dzieł Rossiniego, Handla i Verdiego. Jej głos kontraltowy, jeden z najrzadszych i najbardziej poszukiwanych w świecie opery. Przyniósł jej sławę i uznanie. Artystka dokonała wielu znaczących nagrań dla czołowych wytwórni fonograficznych, pozostawiając po sobie bogate dziedzictwo artystyczne. Ewa Podleś była uważana za jeden z 10 najlepszych głosów mezzosopranowych XXI wieku. Ewa Podleś zmagała się z rakiem płuc. Doświadczyła też osobistej tragedii. 7 listopada minionego roku zmarł jej mąż, Jerzy Marchwiński, który był jej częstym partnerem scenicznym. Występując jako pianista,